pusty jak ja. Czy nadal mierzysz zmysł? To grzech, czy może żal? Już nic nie jest wart, bo to wszystko, co masz, co grasz, jest świat, Panowie, jakie wrażenia z festiwalu? Jakie wrażenia z festiwalu? To my możemy ciebie zapytać. My dokładnie. Cały czas jesteśmy w próbu w scenie, tak. Nie tylko my, ale jeszcze trzeci. Trzeci Tomaszewski. Nasz jest trzech. My się rozmnażamy. Było nas dwóch, jest nas trzech. Okej. Okay. Macie jakichś faworytów scenicznych? Tak, ja myślę, że Nick Marioni i Nocny Autobus. Tak, mi się bardzo osobiście podobały oblicza Marsa. Oblicza Marsa to jest ciekawe. Bardzo ciekawe, że długi, bardzo fajnie. No, coraz lepiej festiwal się rozpieca z każdym. Szkoda, że nie ma trzeciego. No, szkoda, że nie ma trzeciego, ponieważ jak wiadomo, niektórzy nadal próbują zrobić dwie herbaty z trzech kolegów. A ile wam zajęły przygotowania? Bardzo długo. Przygotowywaliśmy się około 2,5 miesiąca. Pracy technicznej było bardzo dużo, tak samo jak pracy artystycznej. Praca artystyczna poszła szybko, robię z pracą techniczną. Tak, mają bardzo pozdrawiamy techniczne. Może zacznij. Ja mam zacząć? Czyli jak mi się podoba na festiwalu? No, na festiwalu jest spoko i zawsze jest fajna atmosfera i można się realizować w swoich pasjach, takich jak na przykład właśnie sekcja filmowa, że robimy wywiady i w ogóle można też wystawić swoją sztukę. Ja w tym roku nie wystawiłam, wystawiłam rok temu, ale jakby każdemu polecam z całego serca, bo można się realizować bardzo. Mi też się niesamowicie podoba, co roku jestem tutaj, teraz jestem w trzeciej klasie i byłam na każdym festiwalu do tej pory, ponieważ naprawdę to, co się dzieje, to, co widać naokoło, ta atmosfera jest niesamowita i to tak bardzo łączy wszystkich ludzi, można naprawdę dużo osób poznać i mieć wspaniałe wspomnienia. Okej, okay. A długo wam zajęły przygotowania? To zależy przygotowania czego? Przygotowania sekcji design, czyli cały wystrój, tutaj te łapacze snów, cały sufit, wszystkie ściany, wszystko co widzimy tak naprawdę zostało już robione od dwóch miesięcy, przepraszam. Fajne dobra. Dobra, fajnie, że lalki są tam powieszone. No i światełka są, szafek nie ma, są materiały. Agata, co ci się najbardziej podoba na festiwalu, jak dotąd? Na festiwalu najbardziej podobają mi się dekoracje, podoba mi się atmosfera, a podoba mi się to, że można zobaczyć swoich znajomych, którzy grają w spektaklach, podoba mi się to taka zawirucha i takie organizowanie, i takie, no taka festiwalowa atmosfera. Okej. Okay. Jesteś jednym z głównych organizatorów, więc pewnie najwięcej pracy włożyłaś w to, żeby ten festiwal miał miejsce. Powiedz mi, ile trwały przygotowania i jakie to uczucie, żeby wreszcie się odbył? Przygotowania? Ja wiedziałam o tym, że będę organizowała ten festiwal od 2 lat. Ale to jest takie właśnie niekonwencjonalne. Ale przygotowania zaczęły się tak naprawdę w lipcu, w sierpniu. I bardzo dobrze się z tym czuję, bo w końcu będę mogła zacząć się uczyć do matury. Najwyższy czas. No, to prawda. Dobra. Ale generalnie oceniasz, że na razie jest udany. Tak, w sensie moją głównym zadaniem jest zbieranie pretensji od góry na tych, co są pode mną i tych, co są pode mną, na tych na górę. Więc jestem takim po prostu swoim awantur i pretensji. Świetnie. Wdzięczna rola na pewno. Jak wam się sprzedaje bilety? Dużo poszło? No, się zmienia tak 10. Generalnie tak około 80. 80 biletów. Super. I ludzie płacą w
drobnych? Czy może kartą? O nie, najgorzej. Sobiutko. No dobra. A pójdziecie na jakiś spektakl? Czy nie ma szans? Pójdziemy. No to trzymam kciuki. Okay, cześć. Jak się nazywasz? Nazywam się Ryszard. Jestem krokodylem. Czemu krokodyl? Ponieważ bajca, księżniczka i żaba. Czyli umiesz na niej grać? No proszę, czyli to nie jest sama pusta dekoracja, świetnie. Oczywiście, rzeczywiście. Uczyłem się, przyszedłem ekspresowy kurs 15-minutowy z telefonem w ręku. Ale zajęło, ale dobra. I nauczyłeś się tego, co przed chwilą słyszeliśmy? Nauczyłem się jeszcze kilku innych piosenek. Mogę pan zaprezentować? No, bardzo chętnie. Pięknie. A występujesz gdzieś, na jakimś spektaklu? Byłem w profesjonalnym krokodylem muzycznym. Ale przyszły jakieś smutne ludzie z korytarza. Polecam do zobaczenia. Bardzo profesjonalny zespół. Niestety on jest lepszy ode mnie, bo ja nie mam palców przeciwstawnych. Nie mam tej przyjemności. Ale może za rok. Trzymamy kciuki, żebyś wygryzł ich z tej pozycji.